Dzień dobry, tu ja mówię. Tośmy sobie ponarzekali na globalne ocieplenie, a teraz mamy takie, o jakie mamy, jak na jesień przystało. Ale ma się wrócić znowu. A ja, proszę Państwa, wybrałem nowy kadr. Może mi nie uwierzycie, ale ja tutaj bardzo rzadko bywam. Z tego względu, że mam alergię. Alergię na koszenie trawy i odkąd mi dziecko wyrosło, i starą trochę podszkoliłem, to one to koszą. A ja wymieniam rozrządy i inne historie. Tu już wolę, żeby mi olej ciekł po głowie, niż wsiadać na tego pojazd Forresta Gumpa i kosić. No nie wiem, co mi się stało. Na początku to nawet lubiłem, a później się mi zrobiło tak, że nie... No, że tylko popatrzę, już mam dość. No i tak w związku z tym, że rzadko bywam, to muszę pochwalić staro. No. Serdecznie to nawet wygląda. To jest też taki kącik dla pań, które komentują, analizują, jakie to tam krzaki rosną. No to dzisiaj macie, drogie panie, cały atlas do wyboru, do koloru, bo nie pytajcie, co tam rośnie. Różne jakieś takie, tak jak wiecie, ja z kolorami nawet jestem na bakier, także nie powiem wam po kolorach, co to tam jest. Proszę Państwa, pochwaliłem starą, to czas, żeby pochwalić nas wszystkich Polaków, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Jestem, proszę Państwa, zbudowany, bo spełniło się moje marzenie, aby patrzeć na rzeczywistość kategoriami rozumowymi, a jeśli emocjonalnymi, no to żeby te emocje były nie tyle pozytywne, co umiejscowione mimo wszystko, czy podłączone do rozumu. To, w jaki sposób Polacy reagują, i tutaj nawet nie zamierzam przepraszać, tylko dosadnie nazwę rzecz po imieniu, na to propagandowe gówno, jakim jest zielona granica Agnieszki Holland, to jest naprawdę, proszę Państwa, budujące, bo ta reakcja jest... wykracza poza ten codzienny polityczny bełkot, poza te podziały, poza te wzajemne skakanie sobie do gardeł. Ja tu nie jestem naiwny, wiadomo, że ludzie mają swoje preferencje polityczne. Ja uważam, że to, co się w Polsce dzieje, to jest absolutnie naturalne i no oczywiście z wyjątkiem tych fanatyków typu Silni Razem czy Najprawsi Sprawy. No bo to, ale to na szczęście też jest taki margines tej polityki. To są te bunkry, w których cisza nigdy nie zapadnie. No ale generalnie, jeśli Polacy się o coś spierają, o coś ważnego, to jest znacznie lepsza sytuacja niż to, co się mówi o... fałszywie się mówi o łączeniu Polaków. Wiecie Państwo, co to jest łączenie Polaków? Front Jedności Narodowej. To już przerabialiśmy. Łączenie Polaków, czyli wszyscy kochamy socjalistyczną ojczyznę. Człowiek musi być krytyczny wobec rzeczywistości, ale są takie momenty, kiedy trzeba zapomnieć albo w ogóle nie zwracać uwagi na to, kto jest, kto skąd pochodzi i komu kibicuje, ale stanąć w obronie tego, co jest dla nas wszystkich ważne. Proszę Państwa, magiczne zaklęcie, widziałeś czy nie widziałeś filmu, mnie kompletnie interesuje. Jeśli ktoś wykazuje się złą intencją, złą motywacją, z założenia chce zrobić coś złego, no choćby to było dzieło wybitnie artystyczne, ja widziałem parę fragmentów i wiem, że to jest po prostu, to jest dzieło, które można porównać do spotu politycznego, a nie wrażliwości artystycznej. I żeby było jasne, ja widziałem sporo filmów Holland, czy Europa, Kobietę Samotną. O Kobietę Samotną to akurat polecam, bo to jest bardzo dobry film. Z czasów tak zwanego kina moralnego niepokoju. Natomiast po tych fragmentach, które zostały pokazane, to tam jest wszystko jasne. Ale to, proszę Państwa, zostawmy. To tak jak mówię, tu nie ma nad czym dyskutować. No to jest mniej więcej tak, jakby sztab PiS czy sztab PO zapowiedzieli premierę genialnego, wybitnego filmu, który powie całą prawdę o Polsce. No to wiadomo co o tym można
sądzić, co w tym filmie się znajdzie, bez oglądania jakichkolwiek trailerów czy innych fragmentów. Bo wiadomo, kto robi ten film, po co robi ten film i czemu to ma służyć. Dokładnie tak samo jest w przypadku Zielonej Granicy Holland, która została zrobiona na polityczne zamówienie i to na najgorszej tej grupy politycznej, jaka w Polsce występuje, bo to proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, że nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej patrzą na ten film co najmniej ostrożnie, oczywiście tam z powodów też politycznych, ale część z nich naprawdę też patrzy na to w takich kategoriach i rozumowych, i moralnych, o dziwo, które sprawiają, że ten film, że ta propagandówka ich po prostu zraża, ich odpycha. Ja sobie jeszcze pozwoliłem sprawdzić, bo to jest bardzo łatwe do sprawdzenia, frekwencje w kinach. To wchodzicie państwo na dowolne kino, próbujecie zamówić bilet, oczywiście tam jest pierwszy etap, to jest wybór miejsc. No nie chcę przesadzić, ale patrzyłem na różne seanse, o 17 i o 19 mam do czynienia z premierą. No na przykład w Legnickim kinie tam było kilka. Przy pierwszym chyba o 17, co prawda sprawdzałem to wczoraj wieczorem, no ale to nie sądzę, żeby coś się zmieniło, a przy drugim chyba 11 czy 12 zajętych miejsc, a reszta do wyboru i do koloru. I również komentarze z różnych stron. Od ludzi o różnych, naprawdę różnych poglądach są dość spójne, są dość zbieżne. Nie licząc, rzecz jasna, tej całej pseudoelity trzeciej RP, która jak zwykle żyje z tego, że ile napluje na Polskę, ile napluje na Polaków. Proszę państwa, nie ma żadnej wojny polsko-polskiej. Ktoś to kiedyś pięknie ujął i myślę, że nie ma sensu tego zmieniać. To jest wojna pokolenia UB z pokoleniem AK. No i oczywiście oprócz tej wojny są jeszcze ludzie, którzy niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z jedną i z drugą stroną, ale starają się kierować w życiu jakimiś normami, jakimiś zasadami moralnymi. No i rzecz jasna, nie zapominać od tego, że mają rozum, którego trzeba używać. I to, w jaki sposób zostało odebrane to propagandowe badziewie przez zdecydowaną większość Polaków, to jest naprawdę, naprawdę budujące. A myślę, że to się wzięło z bardzo prostego mechanizmu. No po prostu doszło do przegięcia, całkowitego przegięcia pały i to na kilku poziomach. To po pierwsze jest to kłamstwo, jest to fałsz. Pokazanie Polaków jako pijaków tam z Podlasia, którzy pędzą bimber. A zresztą ten legendarny bimber z Podlasia też muszę skosztować. Parę tak zwanych księżycówek, siwuch. No to się chyba tam jakoś duch puszczy, czy jakoś tak nazywa na Podlasiu. Zresztą oni mają tam swoje te nazwy. Ja już mówiłem państwu chyba parę razy, że Podlasie to jest naprawdę fantastyczny region Polski. Ja lubiłem tam jeździć jako przedstawiciel handlowy, bo to było naprawdę magiczne miejsce, nie tylko ze względu na bimber. No ale jeśli pokazuje się taki stereotypowy obraz, po jednej stronie właśnie ta pijana polska hołota, po drugiej stronie europejscy, lewaccy, intelektualiści, zobrazowani takimi postaciami jak pan Sztur czy Ostaszewska, którzy brali bezpośrednio udział w całej tej hucwie i doskonale byli tam na miejscu, widzieli to, a brewka im nie pykła, kiedy brali udział w paszkwilu na Polskę, na Polaków, i to jest jedno przegięcie pały. Drugie przegięcie pały to jest oczywiście bezpieczeństwo Polski, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie ma wątpliwości, czemu ta akcja białoruska służyła i czemu ci pseudouchodźcy byli zwożeni na polską granicę i podrzucani tutaj Polakom. No, każdy, kto miał ciopinkę, rozumie, przepraszam, wie, o co tutaj chodzi. Także, proszę państwa, podsumowując, no okazuje się, że te wszystkie fałszywe oceny dotyczące również nas jako narodu, że potrafimy się tylko kłócić, że potrafimy się tylko spierać i skakać sobie do gardeł, to nie zawsze ma potwierdzenie w faktach, a bardzo często nie ma potwierdzenia w faktach, a właśnie za tą wojnę rzekomo polsko-polską odpowiada konkretna grupa, która też jest, no nazwałbym to, blisko powiązana z naszymi starszymi braćmi w wierze i z systemem komunistycznym. To ma jedną wspólną
wolną nazwę, no ale jesteśmy na platformie YouTube, to pozostawiam to do dyspozycji Państwa inteligencji i wyobraźni, o jakie słowo tutaj chodzi, dwuczłonowe. No to jest ta grupa, która napędza te stereotypy i próbuje szkodzić nam wszystkim. A to, że w przypadku, no ktoś powie, no dobrze, no ale czym ty się tak naprawdę podniecasz, no to mamy do czynienia raptem z jednym filmem, no to nie jest, proszę Państwa, tak, że to jest jeden film. Tak jak mówię, no tutaj się zbiegło wiele czynników, które sprawiły, że nawet umiarkowani, no tacy powiedzmy Europejczycy, ale jednak zachowujący zdrowy rozsądek, powiedzieli nie, powiedzieli dość i patrzą na ten film co najmniej z dystansem, jeśli nie od razu. No właśnie dlatego, że tu jest takie nagromadzenie kłamstw, relatywizmu, złych intencji, no jak tylko się może przydarzyć właśnie tej grupie, której nazwa niech pozostanie w cudzysłowie zagadką. I to jest, proszę Państwa, to jest naprawdę coś, co buduje, co powinno budować, a i też jest czymś, co mogę nazwać spełnieniem swoich marzeń, bo marzy mi się, abyśmy w takich sytuacjach właśnie stawali nad tym legendarnym, mitycznym podziałem i po prostu walczyli o swoje i dbali o swoje. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. No niech będzie, że to jest naiwne. Niech będzie, że to jest naiwne i może zbyt daleko posunięte wnioski dzisiaj tutaj miały miejsce na polskiej chacie. No ale od czasu do czasu, proszę Państwa, trzeba się czymś pocieszać i trzeba nas pochwalić, żebyśmy tak całkiem nie zgnuśnieli w tej codzienności, w tej szarzyźnie. Jeśli nawet jest to epizod, jeśli nawet jest to incydent, no to miejmy nadzieję, że to będzie incydent, który pociągnie za sobą inne postawy społeczne, które będą odpowiednią reakcją na to, kiedy ktoś próbuje nas bezkarnie opluć, sponiewierać i przedstawić w jak najgorszym świetle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.